Cześć kochaniucy, witajcie, sobotka, 9 listopada w Phoenix, Arizonie i chyba pierwszy raz w życiu możecie mnie zobaczyć na tym kanale w garniturze. Jak widać, mam też tutaj znaczek organizacyjny Kongresu Polonii Amerykańskiej w Arizonie. No i jesteśmy przed salą bankietową Chateau Lux, taka z francuska brzmiąca nazwa. No idziemy na bal dziedzictwa polskiego organizowany przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Ruszamy! Bal jest organizowany prawie od 50 lat. No i w tym roku, tak jak zwykle, staramy się pokazać Polonię Amerykańską z najfajniejszej, najpiękniejszej, przystojnej strony. No to wchodzimy. Zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście jestem tutaj przed czasem, przed oficjalnym rozpoczęciem, ale impreza rozpoczyna się o godzinie 17 od tak zwanego cocktail hour, czyli pogaduch przy drinkach i przy przekąskach. Jak widać, cała sztab organizacyjny w pełnej gotowości. Przekąchy przygotowane. Uwaga! Jesteśmy na balu Kongresu Polonii Amerykańskiej 2024. Przedstawiam Państwu kobietę, która zrobiła ten piękny stół. Po prostu z tym No a to oczywiście dopiero początek. Także zobaczymy, co będzie dalej. Jest. No jak widać, pogaduchy trwają, przekąski i drinki, powolutku. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, wszyscy są. Filmujemy się nawzajem, tak jest. Czyli tak zwany nieśpieszny początek imprezy mamy. No dobrze, proszę Państwa, będzie się impreza zaczynać. Jak widać, sala się zapełniła. No, dzień dobry, witajcie. No jak można było zauważyć, zdążyłem tylko sfilmować początek balu Kongresu Polonii Amerykańskiej, a to dlatego, że no po prostu miałem tam sporo rzeczy do roboty. Tam zawsze ten bal wymaga sporo wysiłku ze strony kongresu, no a jako wiceprezes też tam trochę się muszę poudzielać, więc praktycznie nie miałem czasu, żeby filmować. Ale jakbyście chcieli zobaczyć, jak bal wyglądał tak bardziej profesjonalnie pokazany, no to wystarczy wpisać na YouTubie Księżyc 50 i tam znajdziecie kanał Andrzeja i Ani. Andrzej to ten pan, z którym się wzajemnie filmowaliśmy przed chwilą, no i Andrzej na pewno wstawi bardziej profesjonalną i poważnie zrobioną od początku do końca relację z balu. No bal bardzo fajny, zawsze jest to takie nasze święto tutejsze lokalne. No i zwykle się odbywa właśnie w okolicy Święta Niepodległości. A dzisiaj mamy Święto Niepodległości, 11 listopada. Ja mam wolne, a to z tego powodu, że w tym samym dniu, w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych mamy Święto Weteranów, czyli Veterans Day.
skorzystam z okazji, żeby wyjaśnić takie częste nieporozumienie, które się wśród Polaków zdarza, jak się mówi komuś w Polsce, że właśnie mamy Dzień Weterana, to wszyscy się tak trochę dziwią, że takie święto istnieje, przecież weterani to ci starsi panowie, którzy pamiętają II wojnę światową, ich już niewielu zostało. No i tu jest właśnie takie nieporozumienie językowe w Stanach Zjednoczonych. Weteranem jest każdy, kto służył w wojsku i ukończył tą służbę honorowo. Także mamy tych weteranów całkiem sporo. Dwójka moich dorosłych dzieci jest w tej chwili weteranami. Spośród piątki, która jakoś jest zaangażowana w armii, w wojsko amerykańskie. Czyli mam w tej chwili troje dzieci w czynnej służbie i dwóch weteranów. Tu też skorzystajmy z okazji, wyjaśnijmy ten błąd językowy, który też przed chwilą popełniłem. Miałem zamiar powiedzieć o dzieciach, które służą w armii. I tutaj w Stanach Zjednoczonych też sytuacja wygląda inaczej niż w Polsce, dlatego że to, co po angielsku, po amerykańsku nazywa się US Military, nie tłumaczy się jako armia, tylko jako wojsko. A to dlatego, że w ramach wojska, czyli US Military, mamy oddzielne tak zwane branches, czyli można powiedzieć gałęzie służb wojskowych. I tutaj mamy armię, marynarkę, czyli Navy, lotnictwo, czyli Air Force i Marines, czyli Marines, służby wojska specjalne, powiedzmy. To nie jest też do końca dobrze tłumaczone, dlatego że na przykład Navy ma też swoje wojska specjalne. Oprócz tego mamy powołane niedawno do życia za poprzedniej prezydentury Donalda Trumpa siły kosmiczne. Mamy jeszcze Coast Guard, czyli Straż Przybrzeżną. Mamy Gwardię Narodową i mamy Policję Wojskową, czyli Military Police. Każde z tych głównych gałęzi wojsk to jest jakby oddzielne wojsko w polskim rozumieniu. Czyli armia ma swoją strukturę, Navy ma swoją strukturę, Marines mają swoją strukturę, chociaż są blisko połączone z Navy i Air Force też ma swoją strukturę. Każda z gałęzi wojsk jest jakby oddzielnym wojskiem, można powiedzieć. To wszystko dopiero schodzi się do kupy w postaci tak zwanego kolegium połączonego kolegium szefów sztabów, czyli miejsce, gdzie spotykają się najwyżsi dowódcy wszystkich poszczególnych gałęzi wojskowych. No i oczywiście kolegium szefów sztabu podlega bezpośrednio prezydentowi. Praktycznie każda z głównych gałęzi wojskowych, czyli armia, marynarka i lotnictwo, posiadają swoje uczelnie wojskowe, bardzo prestiżowe. Czyli o West Point pewnie każdy słyszał, więc to jest uczelnia armii. Ale oprócz tego mamy Akademię Marynarki Wojennej, która się znajduje w Annapolis na wschodnim wybrzeżu. Bardzo piękne miasteczko, jakbyście się wybierali na wschodnim wybrzeże, to na pewno warto pojechać do Annapolis. No i Akademię Lotnictwa w Colorado Springs, która przynależy do Air Force. No także tak mniej więcej, jeśli chodzi o amerykańskie wojsko, trochę wyjaśnij. O, jeszcze powiem tak, że jeszcze oprócz tego, że istnieje status weterana, to istnieje jeszcze status combat veteran, czyli takiego człowieka, który służąc w wojsku uczestniczył w jakimś konflikcie zbrojnym. Wbrew pozorom tych combat veterans jest też całkiem sporo, dlatego że praktycznie Ameryka cały czas uczestniczy w jakichś operacjach militarnych. Nie zawsze te operacje są jawne i nie zawsze o nich wiadomo, no ale często coś tam się dzieje. Dobrze, to tyle w temacie Święta Niepodległości i Veterans Day obchodzonych tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych. Muszę się jeszcze wytłumaczyć, dlaczego tak dawno nic nie nagrałem jakiegoś dłuższego materiału filmowego, tylko takie krótkie zajawki. A to dlatego, że zmieniła się pogoda. Mamy już jesień w pełnej krasie, czyli piękną jesienną pogodę. Ranki są chłodne,
a dni są przyjemne, no w związku z tym różne rzeczy trzeba robić w polu. No ja tutaj od ostatnich paru tygodni realizuję taki projekt pod tytułem wyrównanie terenu i zabezpieczenie terenu w okolicy domu. To wszystko to są kamyczki, które musiałem sobie tutaj przywieźć z znajdującej się niedaleko kopalni. No i trzeba było ten teren tu wyrównać i ustabilizować za pomocą kamieni, także to jest taki mój tegoroczny projekt, no i to mi sporo czasu zajmuje. Dzisiaj zresztą będziemy tutaj też działać i kontynuować ten projekt. No, a skoro już o takich projektach rozmawiamy, to powiemy też dzisiaj troszkę na temat tego, jak wygląda rynek pracy w Arizonie. Obiecałem Wam ten odcinek jakiś czas temu, więc dzisiaj go zrealizujemy. No dobrze, proszę Państwa, to jedziemy sobie przez metropolię Phoenix i zanim przejdziemy do tematu, to muszę zrobić tak zwany disclaimer, czyli po polsku mówiąc ostrzeżenie. A więc ostrzegam Was, że nie jestem ani socjologiem, ani specjalistą od rynku pracy, ani specjalistą od biznesu, ani nie wiem jeszcze czym nie jestem. Jestem prostym fizykiem jądrowym, umiem czytać, pisać, jakieś proste równania różniczkowe potrafię wciąż rozwiązać, potrafię tam jakąś statystykę uprawiać, także coś tam potrafię policzyć sobie. Natomiast nikomu tutaj nie udzielam żadnych rad w sprawie pracy, przeprowadzki do Phoenix, zróbcie sobie swój własny research, jak to mówią, zanim podejmiecie jakiekolwiek bardziej lub mniej wiążące decyzje. Mogę Wam powiedzieć, że jak ja się przeprowadzałem do Phoenix, to nie bardzo miałem nawet czasu, żeby taki research zrobić, żeby się dowiedzieć. Praktycznie sprawdziłem tylko jeden indeks wtedy. Była taka sytuacja, że musiałem szybko zacząć nową pracę, skończyć starą pracę. No i dostałem propozycję pracy. Pierwszą propozycję dostałem w Kalifornii. I gdy zobaczyłem, jak wyglądają koszty życia w Kalifornii, to stwierdziłem, że no nie ma szans, to nie jest nie do przeżycia. Co prawda więcej bym zarabiał, ale praktycznie wszystko to, co zarobiłbym więcej, no to poszłoby na spłatę kredytu mieszkaniowego i na podatki. Także wtedy dostałem propozycję z tej samej firmy pracy w Phoenix i w ciągu dosłownie 10 minut znalazłem na internecie porównanie kosztów życia, tak zwany average cost of living między Chicago, gdzie wtedy mieszkałem, a Arizoną, dokładnie Phoenix, metropolią Phoenix. No i na podstawie takiej zdecydowaliśmy, że warto się do Phoenix przeprowadzić. Przypominam, że to było już parę lat temu, w 2007 roku i od tego czasu troszkę się zmieniło. Gdybym dzisiaj miał takie decyzje podejmować, to popatrzyłbym sobie na kilka innych wskaźników. Myślę, że taki, który jest bardzo ważny i prosty do oceny, to jest porównanie sobie dwóch wartości mediany, tak zwanej, czyli median home price i median income, or family income, or household income, między miejscem, z którego się wybieramy i miejscem, w którym będziemy mieszkać, albo zamierzamy mieszkać. Przypomnę tylko, że mediana po polsku to median po angielsku. Jak nie wiecie, czym się różni mediana od średniej, no to wypada sobie zobaczyć, bo to wiedza na poziomie takiej prostej szkoły średniej podstawowej statystyki. Dużo się zmieniło od czasu, kiedy ja się przeprowadzałem do Phoenix. Wtedy Chicago było miastem przynajmniej o 20% droższym, jeśli chodzi o ceny domów. Po doliczeniu podatków to się praktycznie robiło 30%. Jak sobie dzisiaj spojrzycie na medianę cen domów w Phoenix i na przykład w Chicago, no to się możecie zdziwić. Dobrze, to jeszcze cóż, jeszcze jedno ostrzeżenie, czy wyjaśnienie. Mówimy o metropolii Phoenix, a nie o Arizonie jako całości. Jest spora różnica między Phoenix i okolicą Phoenix, czyli metropolią Phoenix, a innymi częściami Arizony, takimi jak choćby Tucson,
czy choćby Flagstaff albo Sedona, czy Prescott, czy Payson, czy w ogóle jakimiś tam małymi miejscowościami na jakichś peryferiach. Także warto sobie z tego zdawać sprawę, że nie cała Arizona jest taka sama. Phoenix jest w tej chwili chyba najbardziej dynamicznie rozwijającym się miastem w Stanach Zjednoczonych, albo przynajmniej w pierwszej dziesiątce na 100% najbardziej dynamicznie rozwijających się miast, a właściwie metropolii, dlatego że samo Phoenix już nie ma się gdzie rozwijać. Granice miasta są już tak wypełnione, że trudno jest tam szpilkę wcisnąć, ale wciąż okolice Phoenix są atrakcyjnymi pod względami budowy nowych domów, budowy nowych fabryk, miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. No jak widać, mamy piękny zachód słońca, się zbliża, a my sobie stoimy w miejscu, w którym jeszcze 5 lat temu absolutnie nic nie było. Była tutaj całkowicie pustynna pustynia. A teraz, gdy popatrzycie tam za mną, to zobaczycie wielką, wielką budowę. Ta wielka budowa to fabryka półprzewodników tajwańskiej firmy TSMC, czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Największy na świecie producent układów scalonych do różnego rodzaju elektronicznych zabawek. Ta budowa zaczęła się w 2021 roku. Teoretycznie powinna się zakończyć w przyszłym roku, ale prawdopodobnie będzie opóźnienie, ale tak czy inaczej, prawie 20 tysięcy, a nawet więcej niż 20 tysięcy ludzi jest zatrudnionych przy budowie tej fabryki. Koszt tej budowy to jest 65 miliardów dolarów i docelowo będzie tu pracowało jakieś 7 do 8 tysięcy ludzi. A już ogłoszone zostało, że wkrótce powstanie druga tutaj fabryka, dokładnie na tym samym terenie, co praktycznie podwoi wartość tych inwestycji. Jeszcze tylko przypomnę, że po angielsku 65 miliardów to jest 65 billions. Amerykanie mają taki śmieszny zwyczaj, że nie używają miliardów. Znaczy miliard to jest tam gdzieś tam dalej jeszcze po bilionach, ale po milionie jest bilion, czyli 1000 milionów to jest bilion. A my prości fizycy jądrowi to nie mamy problemu, bo mówimy po prostu, że to jest 10 do 9. No i wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie? Inaczej. Takich miejsc i takich inwestycji jest w Arizonie cała masa. Tuż za tą fabryką, gdybyśmy tam sobie popatrzyli w tamtą stronę, zauważylibyśmy, zaraz zresztą tam pojedziemy, autostradę numer 303, 303 tak zwane. Phoenix, obwodnice miasta noszą takie właśnie numerki typu 101, 202, 303. To są w tej chwili obwodnice miasta Phoenix. Autostrada 303 jeszcze w 1916 roku biegła absolutnie dzikimi terenami i nic tam nie było. W 2016 roku wykorzystano ją do stworzenia filmu Transformers, bo była już wybudowana, a można ją było spokojnie zamknąć na potrzeby filmowania, bo nikt prawie tędy nie jeździł, nie było takiej potrzeby. W tej chwili autostrada 303 zaczyna już praktycznie przylegać do zabudowy miejskiej, a na zachodnich przedmieściach miasto już zdążyło się wylać przez tą autostradę dalej na zachód. Także cały czas Phoenix bardzo, bardzo mocno się rozwija i dość łatwo sobie jest to wyobrazić. Z jednej strony może ktoś powiedzieć, no tak, taka fabryka, 7 tysięcy ludzi, co to tam 7 tysięcy ludzi na wielką 5-milionową w tej chwili ponad metropolię. No ale jeżeli zaczniemy troszkę sobie to przeliczać, założymy, że każdy z tych ludzi ma jakąś rodzinę, jest tam zawsze jakieś kilkoro dzieci związanych z tymi pracownikami, no to nagle się okazuje, że z tych 7 tysięcy się robi 20 kilka tysięcy ludzi, a trzeba pewnie jakieś domy dla nich zbudować, trzeba zbudować szkoły, szpitale, stacje benzynowe. No i w ten sposób
sama okolica, która jeszcze niedawna służyła tylko kojotom za pastwiska, zamienia się w kolejne przedmieście metropolii Phoenix. Także pojedziemy sobie i zobaczymy, jak to wygląda, jak się tutaj ta okolica rozbudowuje. Ujechałem może kilka mil od tej fabryki, którą pokazywałem przed chwilką. No i patrzcie, domy rosną z lewa, z prawa. Rośnie tysiąc wsi i miast. Takich osiedli buduje się tutaj cała masa, praktycznie wszędzie, w dowolnym kierunku, w którym byście nie pojechali. No to znajdziecie tego typu budowy. Czasem są to domy, czasem są to mieszkania, no cała ta okolica, która jeszcze niedawno w ogóle nie istniała. Ja oryginalnie mieszkałem tutaj pod tymi górami i to był absolutny koniec świata. W tej chwili to jest już kawałek i cała okolica została zabudowana. Także jak łatwo się domyślać, nie brakuje pracy dla ludzi, którzy zajmują się budownictwem, czyli jak to się mówi w naszym polonijnym języku, zajmują się kontraktorką. Dla przykładu podam wam taką sytuację sprzed kilku dni. Potrzebowałem, żeby pomalować kawałek chałupy. No i zaprosiliśmy jednego fachowca, żeby nam zrobił wycenę takiej robotki. No przyjechał, popatrzył, pokalkulował, rzucił cenę, po czym odjechał i z bezpiecznej odległości zadzwonił z wiadomością, że on jednak nie przyjedzie, bo się mu nie przyjeżdżać na taką małą robotę. Także jest sporo pracy dla ludzi, którzy się zajmują budowlanką. Na pewno wszędzie, gdzie nie spojrzycie, to takiej pracy jest cała masa. No jest z tym oczywiście jeden problem. Jeżeli przeprowadzacie się do Arizony, powiedzmy z jakiegoś tam Chicago czy innego miejsca, to możecie się przeprowadzić bez większych problemów. Natomiast przenieść swoje kontakty biznesowe i wszystko, co wiecie na temat lokalnego prowadzenia biznesu, nie jest tak łatwo. W polskim środowisku jest sporo ludzi, którzy się tą działką zajmują, no ale trochę wysiłku na pewno będzie wymagało, jeżeli chcielibyście tutaj przenieść firmę i zacząć tego typu działalność. No, mam piękny zachód słońca tam w tle, tak, mamy piękny wieczorek. Inną działką biznesową, która w Arizonie jest bardzo popularna, to są wszystkie rzeczy związane z ochroną zdrowia. W naszym polskim środowisku, jakby policzyć, to myślę, że przynajmniej 30% ludzi, których znamy, pracuje w jakiejś formie ochrony zdrowia. Jest to w dużej mierze związane z tym, że Arizona jest dobrze prosperującym miejscem, jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, emerytami. Jest tradycyjnym miejscem przyjazdów na zimowy odpoczynek czy unikanie mieszkania w miejscach zaśnieżonych przez osoby, które mogą sobie na to pozwolić. Także dużo, dużo prac związanych jest właśnie z tą dziedziną. Także jeżeli jesteście fizjoterapeutami, lekarzami, farmaceutami, opiekunami nad osobami starszymi i samotnymi, to bez problemu znajdziecie pracę w Arizonie. Pytaliście mnie też, jak wygląda sprawa tak zwanych flipów, czyli powiedzmy po polsku kupowania lekko zdezelowanych chałup, remontowania ich i sprzedawania ich z zyskiem na rynku wtórnym. Ostatnio fliperzy mają w Polsce przechlapane, z tego co pamiętam. Odżegnywani są od czci i wiary. W Stanach jest to oczywiście bardzo dobrze prosperujący biznes i mnóstwo ludzi się tym zajmuje. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale powiem tak, znam przynajmniej kilku fliperów w polskim towarzystwie.
i nikt z nich jakoś nie narzeka. Także na pewno da się z tego tutaj żyć. Oczywiście trzeba sobie poradzić z tym problemem, o którym już mówiłem. Jeżeli przeprowadzacie się do Arizony, nikogo tu nie znacie, no to będziecie musieć zbudować sobie całą tą sieć biznesową, która jest potrzebna do tego, żeby prowadzić taki biznes. Ale generalnie nie ma problemu, żeby żyć z tego typu działalności. Wręcz przeciwnie, jest to dochodowy, dobrze prosperujący segment rynku. No cześć kochaniutcy. Zajęło mi prawie 3 tygodnie, żeby skończyć to wideo i je doprowadzić do stanu, kiedy je mogę wrzucić na YouTube'a. To jest pierwszy raz w historii tego kanału. To się wiąże z tym, że w Arizonie, odwrotnie niż w innych miejscach na świecie, zima to nie jest czas długich zimowych wieczorów, tylko to jest czas, kiedy się na nic nie ma czasu. No i tak właśnie moja sytuacja wygląda. Jak widać, jest piękna pogoda. Nie jest za gorąco ani za zimno. Słoneczko świeci nie za mocno, nie trzeba się chronić przed upałami, no w związku z tym jest zawsze coś do roboty, zawsze są jakieś imprezy, dużo rzeczy się dzieje. Za chwilę będziemy mieć Thanksgiving, no a potem to już praktycznie zaraz w stronę Bożego Narodzenia sprawa będzie zmierzać. Także mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć przynajmniej na część pytań związanych z tym, jak się żyje i pracuje w Arizonie. Jeżeli nie, to napiszcie coś tam w komentarzach, to spróbujemy pociągnąć temat. No a jak nie, to zachęcam do subskrypcji kanału, polubienia, łapki w górę. No i ten, do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję szybciej niż tym razem. Papatki, majcie się dobrze.